Hiszpanii w ciągu zaledwie doby wzrost zachorowań skoczył z 3 do 4200. Hiszpańscy politycy, wśród których także są zakażeni koronawirusem, od kilku dni proszą tamtejszy rząd o działanie. Portugalia ogłosiła już stan alarmowy. Jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji. Czekamy od wtorku. Wtedy prosiliśmy rząd o stan alarmowy, aby podjąć skoordynowane decyzje o zasięgu krajowym przeciwko pandemii. W Hiszpanii zmarło już z powodu koronawirusa 120 osób. Dopiero dzisiaj władze tego kraju podejmują działania podobne do tych zastosowanych w Polsce. W ten sposób podsumowują ten fakt tamtejsze media. Przykład Polski w walce przeciw koronawirusowi, czyli co rząd hiszpański powinien był zrobić, a czego nie zrobił.